Od wyborów samorządowych upłynęło już sporo czasu. To w gminie Wojciechowice nadal trwa wyborczy pojedynek o fotel wójta. Damian Jędrzejewski, który przegrał wybory jednym głosem, wniósł protest wyborczy do Sądu Okręgowego w Kielcach. Sąd go odnalił, a to oznacza, że Szymon Sidor pozostaje wójtem gminy Wojciechowice. Jędrzejewski zapowiada, że złoży na postanowienie kielskiego sądu zażalenie. W poniedziałek sędzia Sądu Okręgowego Ewa Bystrzyńska odczytała postanowienie w sprawie protestu wyborczego złożonego przez Damiana Jędrzejewskiego, który domagał się powtórzenia wyborów na wójta gminy Wojciechowice w powiecie opatowskim. Jędrzejewski nie zgadzał się z wynikiem wyborów, które przegrał jednym głosem. Wnioskodawca podnosił liczne nieprawidłowości, do jakich doszło w Obwodowej Komisji Wyborczej w Widzinach. Jego zdaniem procedury wyborcze były złamane i to wpłynęło na wynik wyborów na wójta. Jeszcze w czwartek na niejawnym posiedzeniu sąd zajął się głosami nieważnymi z Obwodowej Komisji Wyborczej w Widzinach, bo podczas powtórnego liczenia komisja uznała za ważny głos na kandydaturę Sidora, który pierwotnie był głosem nieważnym. 14 czerwca wpłynął do sądu wniosek o otwarcie przewodu sądowego na nowo wraz z wnioskiem o uzupełnienie postępowania dowodowego. Sąd tego wniosku nie uwzględnił. Damianowi Jędrzejewskiemu i jego pełnomocnikowi nie udało przekonać się sądu do uchybień podczas wyborów. W złożonym proteście wnioskodawca Damian Jędrzejewski wniósł o stwierdzenie nieważności wyborów wójta gminy Wojciechowice w osobie Szymona Sidora, stwierdzenie wygaśnięcia jego mandatu wobec nieprawidłowo przeprowadzonych wyborów w dniu 7 kwietnia 2024 roku i wydania postanowienia o przeprowadzeniu ponownych wyborów na wójta gminy Wojciechowice we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych znajdujących się na terenie gminy Wojciechowice, względnie w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Bidzinach. W złożonym proteście zarzucano naruszenie szeregu przepisów ustawy Kodeks Wyborczy, jak również uchwały nr 102 przez 2024 Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących ustalenia wyników głosowania w wyborach na wójta gminy Wojciechowice mających wpływ na wynik wyborów. Wnioskodawca wskazywał na następujące naruszenia. Podejmowanie przez członków komisji po sporządzeniu i podpisaniu protokołu głosowania działań polegających na zmianie kwalifikacji głosu nieważnego na głos ważny, przeprowadzenie procedury powtórnego ustalania wyników głosowania, ingerencje osób trzecich co do ustaleń wyników głosowania, policzenie głosów dotyczących wyborów na wójta w pierwszej kolejności, niedochowanie wymaganych procedur w zakresie zabezpieczenia liczonych głosów nieważnych, co skutkowało możliwością ingerencji osób trzecich w treść kart, a także niepoinformowanie mężów zaufania o podjęciu przez komisję decyzji o ponownym ustalaniu wyników głosowania. W ocenie sądu protest polega oddaleniu, albowiem zebrany materiał dowodowy nie daje podstaw do stwierdzenia, aby rzeczywiście doszło do tego rodzaju naruszenia przepisów kodeksu wyborczego dotyczącego ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, które miałoby wpływ na wynik wyborów. Odnosząc się do najdalej idącego zarzutu, stwierdzić należy, iż przede wszystkim zebrany materiał dowodowy nie daje jakichkolwiek podstaw do stwierdzenia, iż po sporządzeniu i podpisaniu protokołu głosowania doszło do ponownego ustalenia wyników głosowania i wyborów. Owszem, doszło do ponownego przeliczenia głosów nieważnych, ale w tym czasie nie było jeszcze sporządzonego i podpisanego protokołu. W tym miejscu wyraźnie bowiem należy podkreślić, iż w pierwszej fazie ustalania wyników głosowania sporządzane są ręczne tzw. projekty protokołów głosowania. Wyraźnie mówi o tym powoływana w treści protestu uchwała PKW nr 102 na 2024 w rozdziale 6 ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołów głosowania, informacje wstępne. I tak, w punkcie 115 wskazuje się, iż komisja przystępuje do ustalenia wyników głosowania i sporządzenia projektów protokołów głosowania w wyborach m.in. na wójta. W kolejnym punkcie 116 mowa jest o tym, że czynności opisane dalej w tej uchwale w punktach 117 do 171 dotyczą przygotowania projektów protokołów głosowania, ale należy wykonywać je na odpowiednich formularzach protokołu głosowania. I w dalszych punktach tej uchwały, m.in. w 162 jest mowa po ręcznym sporządzeniu wszystkich projektów protokołów głosowania w celu przygotowania ostatecznej treści protokołów głosowania, w szczególności w celu sprawdzenia poprawności dokonanych obliczeń, komisja wprowadza dane z protokołów głosowania do aplikacji protokołu obwodowej.
I w punkcie 165 wydrukowane protokoły głosowania w dwóch egzemplarzach, oryginały, podpisują wszyscy członkowie komisji obecni przy ich sporządzaniu, także ci, którzy wnieśli do nich uwagi. Wszystkie egzemplarze protokołów głosowania opatruje się pieczęcią komisji. A więc ten wydruk z aplikacji jest faktycznym protokołem głosowania w obwodzie, o którym mowa w artykule 75 ustawy Kodeks Wyborczy, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej, obecny przy jego sporządzaniu i który opatruje się pieczęcią komisji. Tak rozumianego protokołu głosowania nie było w momencie, kiedy komisja postanowiła o ponownym sprawdzeniu, czy głosy zakwalifikowane jako nieważne zostały jako takie prawidłowo zakwalifikowane. Podkreślić należy to, iż komisja ma wyłączną kompetencję do ustalania wyników głosowania w obwodzie odpowiednio do przeprowadzonych wyborów. I to też ta komisja, jak się okazało, popełniła przy pierwszej kwalifikacji błąd. Otóż głos, przy którym były dopiski, znaki zapytania, zakwalifikowano jako nieważny. Tymczasem za nieważny uznaje się tylko taki głos, gdy wyborca w kratce na karcie do głosowania postawi znak X przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, nie postawi znaku X przy nazwisku żadnego kandydata. Jak wynika natomiast z ustawy, Kodeks Wyborczy, artykuł 41, poczynienie innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania, w tym w kratce lub poza nią, nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu. Kwestia ta jest także powołana w uchwale 102/2024. Wszelkie znaki, wykreślenia, przykreślenia traktuje się jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu. Sąd, co istotne, z urzędu dopuścił dowód z oględzin kart ważnych i wśród nich odnaleziono kartę z dopiskami w postaci znaków zapytania. Nie może być najmniejszych wątpliwości, iż ostatecznie komisja prawidłowo zakwalifikowała ten głos jako ważny i zaliczyła Szymonowi Sidorowi. Jest tam bowiem znak X przy jego nazwisku. Zebrany materiał dowodowy nie daje zaś żadnych podstaw do ustalenia, aby doszło do bezprawnej ingerencji w treść tej karty do głosowania. Na rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego przysługuje zażalenie do drugiej instancji, czyli Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Czuję się pokrzywdzony dzisiejszym wyrokiem sądu. Myślę, że tak jak ja i mieszkańcy, którzy głosowali na mnie, są rozgoryczeni. Będziemy składać apelację. Jesteśmy przekonani, że zachodzą wszelkie podstawy do złożenia odwołania w niniejszej sprawie. Mój mocodawca będzie apelował do Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Jerzy Strzyż, STV Info.